Witam wszystkich bardzo serdecznie! Z tej strony z kolejnym odcinkiem na kanale gramy dzisiaj sobie w Master Builders, czy tam Build Battle. Nieważne, jest za mną dzisiaj Agu. Cześć, jestem. I widzimy się już na arenie! I moi drodzy, także arenka się już rozpoczyna, 3-2 sekundy i jesteś za chwilę gotowy? Będziemy budować. Tak, jestem gotowy już! Także jaki będzie nasz temat? Spójrzmy na tematy, co my tu mamy? King Kong, Hulk, stół, ja chcę stół. Ja chcę stół. King Konga. Ja chcę stół. Ja głosuję na King Konga. To będzie nam ciężko, jak będziesz ty budować stół, a ja King Konga. Ogólnie temat temple to jest pattern? Czy coś takiego? Dobra, jest table. Temple to jest taka opuszczona coś takiego? Czy to jest zamek? Taki dungeon jakby, okej. Okay. Robimy stół, czyli najpierw musimy zrobić podłogę przede wszystkim. To ja myślę, że... patrz. O, to jest dobry budulec. Ale ja myślę, że ogólnie zrobimy sobie podłogę, czyli the floor is lava. Zrobimy sobie o z tego fajnego bloczku. Bardzo ładny stół. Tak, dałbym temu 10 tysięcy łapek w górę. Dobra. Wy możecie dać pod filmem. Widzowie też możecie zostawić łapkę, tak, jeśli wam się podobał mój stół. Tak, możecie zostawić i komentarz. Czy masz jakiś pomysł na jakieś materiały konkretne do tego stołu? O, czy to myślałem będzie stół na przykład o jasnym drewnie i na samej górze stołu jakby udekorować na przemian craftingami i samym drewnem, ale ciemnym, wiesz. To miałoby tylko obramowanie robić w taki sposób, że patrz. To jest obramowanie, tutaj będzie później ciemne dębowe drewno. W taki sposób, ale to będą nogi akurat, także nie, to no nie. No to właśnie na powierzchni chcesz zrobić craftingi, ale w craftingi, żeby od boku było widać, czy od góry? Znaczy wiesz co, myślałem, że patrz, z tego robimy obramowanie ogólnie. Dobra, postaw dobra, crafting ja jeden, żebym skopiował go. Masz. Biorę sobie crafting i patrz, bierzemy tak i tu będzie na przemian drewno ciemne i craftingi i takie coś. Tak jakby trochę szachownica. Szachownica to jest też dobry pomysł, żeby na wierzchu położyć dywany. Ja bym zrobiła coś takiego, co by wyglądało jak serwetki na tym stole. Może dywany, ale nie wiem, czy craftingi to jest dobry pomysł. Jaką szerokość tego stołu chcesz? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Myślę, że trochę powiększymy szerokość, bo teraz by wyglądał tak... No szczerze, wydaje mi się, że ogólnie stół jest takim mało kreatywnym pomysłem na budowanie. Oj, zdziwiłabyś się, powiem ci. Mówię ci, spróbujemy dywany, jakieś, nie wiem, może nakrycia, coś takiego, żeby to był taki stół kuchenny. Nie wiem, czy budujemy kogoś przy stole? Mamy dużo czasu w sumie, więc moglibyśmy się skupić na tym. Można by nad czymś pomyśleć. Ja bym mógł się ogólnie zająć designem, a ty jakimś otoczeniem tutaj, poza stołem. O matko, dobra, no w takim razie zbuduję krzesło, które będzie, mam nadzieję, pasowało do tego stołu. Ono będzie wsunięte pod stół. O, cholipka, drewna nie można na szybcie kłaść. Dlaczego nie można? Nie wiem właśnie, ale tak normalnie mi cofa drewno. Jak próbuję na szybcie położyć przy craftingu. Serwer musi mieć jakąś kurczę zapor, najwidoczniej. Nie wiem, nie mam problemu z kładzeniem tego. To coś u ciebie musi być. Czyżby moje Minecraft 1.12 coś tutaj, au, prawie spadłem, coś mi tutaj niedobrego robiło z tym Minecraft? No ja nie wiem. Tak swoją drogą zapraszam też do Agu, ta stacjonarnia. Ach, dziękuję bardzo za zaproszenie do mnie, zapraszam również. Tak, tam ogólnie bardzo fajne gry możecie, typu Spore, Sims i tak dalej, jakby ktoś nie znał, chociaż co ja tu gadam, kto nie zna Agu? No bez przesady, Super Team. Nie no, pewnie, sprawy, że mogą być osoby, które mnie nie znają, ale jeśli rzeczywiście u ciebie ludzie oglądają Super Team, to myślę, że powinni znać. Ja też tak robię uważam takie właśnie. Proste krzesło, nie wiem czy niezbyt proste, ale coś takiego, co myślisz? Ja myślę, że będzie okej, okay, dobra. Zrobię ogólnie jeszcze może w stylu ławy, że skurczę. Chociaż nie, w stylu ławy nie. Ja takie przeszklone bym chciał zrobić i na to można by dywany położyć, taki wzór szachów zrobić. 4 minuty, okej. Okay. To jest czasu jeszcze całkiem to sporo. Spokojnie, może trzeba byłoby kogoś na tym stole. Powiem tobie, że jak wiesz, jak... Ciekawe, czy ktoś to zbuduje. Mi się widzi taka ława, jak w amerykańskich filmach mają. Taka, wiesz, gdzie tam ta lampka nocna stoi. Kurczę, to mogliśmy zrobić z taką nogą specyficzną. Ława? No... W sensie taki stolik nocny? Tak. I on ma takie nogi, jakby, wiesz, na dużo. On w kształt klepsydry tak po części ma. I coś takiego ciekawie by było wybudować, na przykład. Jako stół? No, jako stół. Ciekawie by to się prezentowało według mnie. No ciekawe, nie wiem, ale chcesz spróbować, to możesz jeszcze zmieniać koncepcję. Mamy trochę czasu. Oj, zrobiłem to strasznie nie teges, więc zniszczę to szkło, bo mi tutaj nie pasuje do mojej wizji. Aha, bo to idzie tak. Wizji artystycznej? Tak, jak najbardziej. Dobra. Tu to brakuje. Się zastanawiam teraz, czy nie zrobić jakiejś postaci tutaj, bo jednak trochę może być za mało. Także ja sobie oczywiście wezmę glinę i spróbuję coś pokombinować. Ja zrobię przeszklony stół ogólnie, bo kiedyś taki widziałem, bardzo mi się spodobał. Takie stoły mi się ogólnie bardzo podobają, przeszklone. Nie ławy, ale stoły. Ciężko więc... to się czyści pewnie. Wiecie, możecie mi podesłać zdjęcia waszych stołów, jeśli macie. jakieś ciekawe. Ale będzie. Próbuję coś wykombinować jeszcze z tej gliny.
Nie wiem, na ile to wyjdzie. Czy próbujesz pomóc mi z jakąś postacią, która stoi na przykład tutaj boso, koło krzesła? Hm, tak myślę. A może by raczej... Kurczę, co jeszcze do stołu besowało? No, myślę, że nakrycie jakieś ewentualnie. Bo ja do postaci nie jestem za dobry. Ja tutaj właśnie pole szachowe robię, wiesz? I tak myślałem, żeby właśnie takie... Taki o, zrobić ten, bo ze stołem mi się akurat stół szachowy kojarzy. Nie wiem, czy to jest dobre skojarzenie i prawidłowe, ale ja tak myślę przynajmniej, nie? Aha, jeszcze tak nie wiem, czy zauważyliście, bo dzisiaj taki odcinek jest w sumie bardziej spokojny, tak? No póki co jeszcze się nie rozkręciliśmy może, ale mam nadzieję, że się uda nam rozkręcić i wzbudzić trochę emocji więcej. To znaczy pod względem tego, że dzisiaj odcinek jest mniej przesterowy ode mnie, z mojej strony, bo chciałem zobaczyć, jak wam się spodoba, tak, żeby ci napisać, czy wolicie tego przesterowego cyfra, który... Ej, chyba nie zdążę. Wiem, że nie. Dobra, mamy coś takiego. Łe, fajnie to wygląda, chociaż sam stół... Chociaż z drugiej strony musimy pamiętać, że to jest jednak Hypixel. I tu jest taka specyficzna rzecz, że sam wygląd rzeczy nic tu tak naprawdę nie znaczy, a znaczy tylko jedynie to, co one przekazują. To trzeba pamiętać na tym serwerze, bo tu można zbudować coś ładnego, ale ludziom może nie przychodzić na myśl danego tematu. I to może być problemem, także... Czyli co, lepiej trzymać się bardziej ściśle tematu? No z tego, co ostatnio zauważyłem, jak tutaj grałem, no to tak, aczkolwiek... Naprawdę? Zawsze graliśmy tutaj... Znaczy dekory są, ale przede wszystkim... Było spoko. Przede wszystkim ważny jest sam temat, a same dekory... też dodają, ale przede wszystkim ludzie właśnie patrzą na to, co jest zbudowane. Jeśli powiedzmy zbudujesz zarąbistą super budowlę samą, ale ona nie przekazuje sobą nic, nie? Czyli ludzie nie zauważą, no to kiepsko to z reguły wypadało. Zobacz, co myślisz o takich oparciach? No spoko, spoko. Myślę nad tym, czy nie dać jakiegoś wazonu, ale nie wiem, czy są, żeby budować tutaj jakieś roślinki. 43 sekundy, no ja nie wiem, naprawdę. Może nad podłogą bym jeszcze pomyślał, chociaż... Pomyślał. Kurczę, pomyślił nad podłogą. To jest niezłe zdanie w ogóle. Możesz dać jakąś glinę, bo żeby się tak, wiesz, odciąć od tego drewna. Niestety konkretów jeszcze nie można dawać na tej wersji, no i chyba... cyjanowy kolor, on będzie strasznie taki... Ale nie, on jest trochę szary, więc myślę, że spoko. Co myślisz? Ja myślę, że jest okej. Podkreśla nasz wspaniały stół, chociaż mówię, no temat jest dla mnie dość słaby, bo nie pozwala zbyt mocno się wykazać. Zobaczymy, jak inni myśleli nad tym tematem. Mnie to naprawdę ciekawi w tym momencie, co zbudowali rywale, przeciwnicy nasi, kurczę. Dobra, także, będziemy zaraz oceniać. Zaczynamy ocenianie, moi drodzy. I ta muzyka. Czemu sobie nie wyciszyłem notblock? Dobra, no way. Takie... O Boże, jaki stół, jakie nogi zdobione. Daję ok, bo jest stół niby zrobiony. No też dam ok, bo jest stół. O nie, się podobał. Nasze drugie. Ok, widziałem, bo że ktoś nam dał... przypomina taki stolik dla dzieci, wiesz? Ktoś nam dał wood, a ktoś dał nam chyba epic, jeśli dał ocenę. Tak mi się zdaje przynajmniej. Dla mnie to jest super pup. Wiesz co, super pup nie dawaj, bo super pup odejmuje ogólnie nam punkty. Taki mały prototyp. Tak to jest zrobione. Dawaj pup, jeśli coś jest słabe. No dobra. Tu jest dla mnie good. I zobacz, to jest ta ława, o której mówiłem akurat. Widzisz? No tak. O, kolejny... Jakie krzesło. Fajny nawet stół. Ale stół, szczerze powiedziawszy... Taki trochę naszego poziomu. Rzeczywiście takie rzeczywiste są nogi i te takie mocowania. Spoko. Tu jest słabe, ale jest toast. O! Jest toast. Okej. Zio, co ty tu robisz? Zio, odezwij się. Już za późno, przeminęło. Za późno, przeminęło, dobra. Tu jest dla mnie kupa taka trochę. No niestety, ten stół jest taki mało jest stół, ten. Więc daje okej. Okay. Tylko tyle, jak ktoś zdąży zrobić zgodnie, to jest okej. Okay. No ktoś zamiast skupić się na stole, zaczął budować postać. Znaczy wiesz, tu to tak wygląda, jakby Japoniec w to grał i tak się znam, jak wygląda stół! A, tu też jest taki stolik, taka ława, znaczy nawet nie wiem, czy to ławą można nazwać, ale okej. Okay. Znaczy sprostowując do tego, co przed chwilą powiedziałem, że wiecie, w niektórych krajach nie mają tak stołów jak my chyba. Znaczy, co ja plotę, no takich stołów jak my nie mają gdzieniegdzie, tak? Mają inne, powiedzmy, odpowiedniki naszych stołów. I wiecie, tacy ludzie na przykład grają w tym momencie z nami na Build Battle i się zastanawiają, co to jest ten stół? Tak myślisz? Ja myślę, że tak może być. Dobra, tutaj jest... Myślę, że to jest takie dość... Świątynia stołu. Dla mnie to jest pup, no bo jednak nie widzę pupów. Ktoś dziubkowie, tutaj budował, chyba. Tam był ktoś o niku Dziubkowie, czyli ciekawe, czy to był Polak swoją drogą. Jeśli, o, i ktoś zrobił krzesek. Jeśli nas oglądasz, to pozdrów nas w komentarzu, tak? Albo my cię pozdrowimy w komentarzu. What is this? Okej, tak, pozdrawiam w komentarzu bardzo serdecznie. Dobra. Mój komentarz pozdrawiam. Pozdrawiam mój komentarz. Wygraliśmy! Nie wierzę! Oh yeah! No przecież był najładniejszy ten nasz stół. Zarąbisty był, dobra. Ja myślę, że jeszcze zagramy sobie jedną arenkę ogólnie.
Okej. Okay. Także do zobaczenia za chwilę. Super skacz, tu trzeba skakać. Okej, moi drodzy, zakończyliśmy na kolejnej arence w tym odcineczku i chyba na ostatnie. Myślę, że dwie arenki na Build Battle, czy Master Builders już, ciul jak to się nazywa. Dwie wygrane nam wystarczą. Skeleton, Shark, Bunny. Robimy Bunny. Królika. Robimy królika, okej. Okay. To ja będę robił marchewki, chociaż bo... Chociaż w sumie teraz jest kilka fajnych tematów. Szkielet. No naprawdę, Shark ogólnie, ninja żółwie, o! Kurczę, ale budujemy króliczka. Okej, okay, to ja zrobię nam w takim razie custom teren, bo ja nie jestem za dobry trawę. W organikach, o, tak? Doskonale. Ale czy robimy króliczka takiego fancy, czy takiego króliczka rzeczywistego? Wiesz co? Ja myślę, że cute zrobi, takiego, wiesz, o co dobra, mi chodzi, ale taki piękny. Troszeczkę rzeczywisty, no nie? Tak, bo wiesz co, jak zauważyłem, ogólnie najczęściej wygrywają nie rzeczy o nierzeczywistym wyglądzie, raczej takie rzeczy, które są słodkie, cute, w ten sposób, tak wiesz, określili cute. No właśnie coś takiego, najczęściej jakieś takie emotikony, jak mają... Dobra, spróbujemy w takim razie zrobić takiego króliczka. Czy ten króliczek uważasz, że powinien być na dwóch nogach, czy raczej... Czy pasuje ci ten kolor ogólnie, tego króliczka? Tak, no mi kolor królika nie przeszkadza, chociaż nie wiem, czy biały nie byłby takim bardziej kojarzonym z królikiem. Nie wiem, mi się ogólnie no, białe króliki kojarzą. Z kwarcu? Tutaj pamiętaj, że nie ma takich no tak, kolorów, nie ma jeszcze tych ja kolorów myślę, solidnych. Ja myślę, że brązowy jest okej. Ja też, no to też myślę w takim razie. Ja tutaj patrz, pobuduję taką trawę nam wyższą gdzieniegdzie, o w ten sposób. I marchewki zaraz. Gdzie tu jest, kurczę, pomarańczowy? Biały ogonek taki, trochę na boku. Chociaż w sumie mogłabym przesunąć jeszcze o jeden. O, oręż terakota. Znaczy terakota, utwardzona glina. O jeden, zmienili nazwę tego. Ja nie jestem w stanie się przyzwyczaić, że to jest utwardzona glina nowa, że ma nową nazwę, nie? Bo... Szczerze powiedziawszy, ja zawsze będę mówiła... Znaczy nie, to jest tak, że to jest dodane, dodany blok, to nie jest ten dodany, blok. Nie, dodany blok to jest przeszklona terakota. Ten to jest stara, utwardzona glina zmieniona została na terakotę w tym momencie. Więc nie ma czegoś takiego jak utwardzona glina w tym momencie w Minecrafcie. Zmieniali okay. To. No bo ja tak wiesz, szczerze powiedziawszy na 1.12... Spójrz, Agu, co myślisz o takich marchewkach, żeby zbudować ogólnie je... z takiego fajnie, bloku. Fajnie, można to też schodkami trochę obudować, na przykład na krawędzi na dole te schodki zwrócone do dołu, tak żeby ona miała taki kształt bardziej trójkątny, wiesz o co chodzi? Teraz to spróbuję zrobić, znaczy, zaprawdę. Ja nie wiem, czy ja sobie poradzę z króliczkiem, bo ja tak może się nie przyznaję, bo lepiej, żeby nie wiedzieli ludzie, ale tak średnio buduję i raczej jestem takim chaotycznym. Gdzie? Jak ty średnio budujesz? Nie przesadzę. Oj, chyba przester był. Miało nie być przesteru dzisiaj. No co ty przesterujesz, cyfer? Oh, it's a prank! Tak, bardzo pasujące zdanie, gdy kogoś zranisz, gdy go zaboli. I co? To takie true! No, szczerze powiedziawszy, ludzie tak myślą, że... Sorry! Żartowałem! Ej no! To tylko dla jaj razy, było! Ale jesteś głupi! No to jest najlepsze chyba. Dobra, czekaj. Użyłbym tu śmiesznego cytatu, aczkolwiek jest on z wykorzystaniem przekleństw, także tego nie zrobię, moi drodzy, bo family friendly, tak? Family friendly, moi drodzy, na kanale, trzeba być family, bo takie kanały są najlepsze. Pamiętajcie, tęcza i te sprawy, powinniśmy jeszcze zbudować tęczę i garniec i... Znaczy, szczerze, uważam, że to jest... po prostu bycie kulturalnym człowiekiem. Tak, znaczy pod względem mojego kanału ja staram się zachować jak najwyższy poziom, powiedzmy, kultury z tegoż powodu, że naturalnie, powiedzmy, nie zachowuję się jakoś mega niekulturalnie. Tak, zaraz zaprzeczysz, wiem. Yo. Nie, yo, po prostu to tam zrymowałeś. Ale jeśli o mnie chodzi, to uważam, że mnie ogląda dużo młodych osób i samo używanie przekleństw w młodym wieku, a ja do takiego grona chcę trafić przez moje filmy, nie jest zbyt kulturalne i nie jest zbyt fajne, jakby to tak ująć można było. Ja sobie osobiście nie wyobrażam, jakbym w wieku 6 lat miał używać takich brzydkich epitetów, czasowników i coś jeszcze. Nieważne. I szczerze, nie wiem, mój królik wygląda trochę dziwnie. Moja marchew wygląda jak kaktus w doniczce. On będzie wyglądać, wiesz jak? Jak wiewiórka z epoki. Mam w sumie pomysł, co mogę ja dorobić na oczy. Myślę o banerze z czarnymi kropkami. O Boż. Przecież to będzie... Wiesz co, ja mam na paszczę takie banery przygotowane. Zobacz sobie. To będzie taki królik. Trochę... Genialne. Jeśli oczywiście uda mi się dorobić mu uszy, bo czasu coraz mniej. Okej, okay, muszę Inksaka zdobyć. Czemu Inksaka nie można przez INC wpisanie znaleźć? To jest dla mnie podejrzane. Okej, okay, nie mogę otworzyć teraz craftingu nagle. Okej, okay, mogę? Co ty masz za problemy z tym? Ja nie wiem, coś mi dzisiaj tutaj... Aha, nie mogę craftować. Okej, okay, czy jak ja te banery w sumie stworzyć? Ojeju. Ja tu nigdy nie tworzyłem banerów.
Ja ogólnie miałam z tym wielki problem, jak się tworzy w ogóle banery, co to jest, bo tak naprawdę też jakoś nigdy nie było okazji grać i używać tych banerów w praktyce, bo ja zawsze byłam graczem survivalowym raczej. Nie wiem, nie umiem tego robić. Tak, aczkolwiek banery to dużo ich używałem przy jakichś ozdobach takich, dobra, takie oczy. Tak, ja się nos bym mu zmieniła, tylko wiesz co, nie, są głowy, możemy głowy użyć. Głowy. O, głowy na oczy. Kurczę, tak, jakby ktoś miał czarne, taką w kształcie... albo coś. W kształcie, oj. Jakby ktoś miał głowę w kształcie całego oka. To by było ciekawe znowu. Kurczę blade, czy tu bony milczały? Ale nie, są głowy o konkretnych kolorach tutaj z tego, co pamiętam. No chyba, że się mylę, bo mogę się mylić. I coś bym jeszcze mu tutaj zmieniła. No właśnie, muszę mu dodać nos, żeby była jakaś głowa. Czy jeśli chodzi o to, wydaje mi się ogólnie, że ktoś miał jakąś taką fajną głowę, wiesz, w kształcie takiego oka właśnie. To by było ciekawe do zastosowania. Tylko, że znowu nie wiem, jakby takie oczy wyglądały wyłupiaste takie. To tak by wyglądało w sumie jakby, nie wiem, leśniczy go gonił, czy wilk? Nie wiem, ale ogólnie zrobię mu po prostu oczy niebieskie. I teraz, kurczę, nie wiem, czy zdążę zrobić ten baner tak, żeby był jednak w odpowiednim kolorze, bo chciałabym zrobić baner, ale czerwonym. Ja tutaj porobię trochę takiej rozdeptanej ziemi ogólnie przy nim. Bobków nie będę robił, bo to jest chyba najczęstszy zabieg przy robieniu na polskich serwerach akurat, jak się ale buduje cokolwiek. Zupełnie nie jak królik, trochę wygląda zając. Jak szur. No jak dla mnie trochę taki zając, ale dobra, będzie dobrze. Myślę, że znowu możemy zająć jednostopkowych miejsc, a to by było na pewno miłe. Jakbyśmy... No, powiedzcie jak wam się podoba, napiszcie w komentarzu jak podoba wam się królik, którego stworzyłam. To jest... Bardzo się starałam. Ciłało króliko szczuro pies. Czekaj, bo to jest to pies. Zmutowany królik. Tak, to jest połączenie wszystkiego. Albo, tak, to jest hybryda. To jest nasza hybryda. Królik. Stworzyliśmy hybrydę królika, moi drodzy, w tym momencie. Ej, w sumie, nie wiem, czegoś mi to brakuje. No ale to wygląda jak połączenie zająca, lisa, królika, psa. No i tego, i tej wiewiórki z epoki lodowcowej. To tak, to też. Po zębach. Powinniśmy byli taki żołęd zbudować tutaj gdzieś. No, w sumie zastanawiałam się, ale już trochę mi zabrakło czasu. Dobra, 15 sekund, ja myślę, że ogólnie... My to ucho bym tutaj przy... Ja bym temu gut na pewno dał. Mój customowy teren jest taki sobie, królik jest ładny. Jak ktoś zrobi jajka wielkanocne, od razu dajemy pup, bo, to nie, bo wtedy to jest zając, pamiętajcie. Okej, okay, co my tu mamy? Królik? Jest króliczek, szczerze, nawet wygląda jak królik i... Znaczy dla mnie trochę jak pies wygląda. To był królik z Don't Starve'a. Oh. Z Don't Starve Together był to królik, taki dobra. Biały, bardzo agresywny. Teraz my. Lis. O kurczę. Ale były okej jakieś oceny. Tutaj mamy... jakie to jest piękne. Bardzo, ja daję bardzo gutkę. Słodkie. Ja też daję gut. Słodkie. Może trochę kwadratowe, zbyt kęciaste, ale... O, to jest Spearing! Nie, to jest ten... A, to jest FNAF-a. Epic daje, Epic, bo to jest świetne. Ja nie wiem ogólnie, jak się nazywa ta postać konkretnie. To był Bonnie. O, już, tak, masz rację. O, jaki kawaii słodki! No dla mnie okej, bo tak trochę kształtami ja trochę gut, za bardzo bo bardzo ten. Fajnie właśnie wygląda, że jest urozmaicony tak. Sorry, bo to ja nie widzę, krowa, co to jest. To krowa z wielkimi uszami dla mnie bardziej, to małe. Daje okej, bo jednak... What? Pixel art. Sorry, nie jestem w stanie ja go zauważyć. Pixel, ja też nie lubię, bo to jest takie zwłaszcza, minimalizm. Jest kolorowe. To jak traktor dla mnie wygląda z jednej perspektywy. To jest znowu renifer połączony Myszka. Ze myszą. Ale Boże, daje okej. Jakie tu krosy wychodzą? Mysz połączona no, jest, z zającem. To jest to właśnie. A tu fajny ten. Telewizor zrobili. Naprawdę, bardzo ładny telewizor z anteną. No to w sumie no, świetny. Kiedyś, nie no, takiego w sumie nie miałem. Króliki, to jest po prostu nie, minimalizm to totalny i ale brak spół, kreatywności. Bo jednak nie na tym polegało zadanie, tylko trzeba było zbudować królika. O, znowu pixel art. No to tylko okejkę mogę dać, bo ten no, już coś widzę, słodki. Jak patrzę. I zobacz, słodki. To nie jest pixel art, bo ma dwie kratki. No właśnie. O, dobra. No, okejka, bo to chyba z przodu jest... to coś. Dobra, nie no, kupa jednak. A które to przód? A które to przód? Zajęliśmy które miejsce? Szóste. Okej, okay. Nie jest źle. Gorzej, szczerze powiedziawszy. Ile było? 16 teamów chyba, czy nie? Czy źle liczę? A nawet nie wiem, ale nie dużo. Wiem. Ale było trochę, dobra. GG, bo karma, także... Także jeszcze się trzeba pożegnać. Okej, moi drodzy, także serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcineczka. Oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu łapki, napisaniu komentarza, wbiciu na Instagram, wbiciu na grupę na Facebooka, zobaczenie na kanał Agi i takie tam. Zobaczcie, że się stracił ulotki dołączonej do opakowania. Lub skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Także do zobaczenia, cześć! Pa, pa!